będzie z tym zapleczem, nie, kuchenno-sanitarnym. Także jest grzybek i do tego będzie to murowane. Coś, tak, coś podobnego rysują w tej chwili, nie, do Janowa, nie? Nawet u nas coś tam będzie w naszym grzybku poprawiane, bo w tej chwili budują w Tomicach, nie? I jest jakaś nowa technologia łączenia drzewa, nie? No bo się okazuje, że te grzybki, co mają tam po ileś lat, nie? Latem się robią dziury, nie? A teraz jest ponoć jakaś tam nowa... Nie, bo jak ze sąsiadami to wiadomość ma. No. Benice są mocne uprzywilejowane. No więc oni tak trochę na, po prostu korzystają z tego, nie, że tą wystawę robią, nie? Bo podejrzewam, że to też radni przychylnym okiem na pewne rzeczy patrzą, nie, bo to jednak no, na tą wystawę przyjeżdża tych ludzi. Żeby trochę empatii tutaj wprowadzić, rozdział tych pieniędzy. Bo jakby wielowsi mają świetlicę i jeszcze grzybek im postawiliście. Nie, grzybek postawili sami. Za własne pieniądze wielowie grzybek postawili. Ja wiem tylko z tego, że być może te informacje, które szły od was, były takie mało precyzyjne, bo jeżeli się mówi, tak jak mówi pan radny Sikora na początku, grzybek, no to każdy rozumie, że jest to, ale jeżeli się mówi świetlica, to już jest ten dylemat. No tak, no bo świetlica to jest koszt 4 razy to większy. Z kosztem trzymania. Dokładnie tak, więc ja uważam, że byście mieli cokolwiek robić, to moim zdaniem, żeby to efektem, to powinien być grzybek. Nie, no my nie mówię, żeby to wyjaśnić, to podać, tego nie nazywa. To podać tą informację gdzieś tam dalej, bo żeby nie było tak, że wy macie jakieś tam wielkie potrzeby i sobie to wiecie, że moje doświadczenie jest czymś, no tutaj decydującym o to, że jest to wiarygodne. Wy nie macie OSP. Dlatego też dobrze byłoby, żeby o te środki wnioskowało stowarzyszenie. Czyli grupa ludzi, tak już się robili to w Wielkopolsce pod Nowe Wsi. Tylko tam akurat to było takie, tam są te zwierzę, mało efektywne. Rozwój, my tak, no bo mamy te one się już nazywają, nazwa to na końcu. Mam taki pomysł, że nazwiemy to Tomnice. Jakby podzielić to słowo, to jest Tom Nice. Po angielsku nice to jest miły, sympatyczny. To jest miłe miejsce do zamieszkania, bo akurat mamy tą taką dobrą cechę, że tam się dużo ludzi buduje z Kokoszyna. Bo to jest blisko Kobiel, no Tomnice tam jest, więc tam jest już 4 policjantów mieszka. Także najbezpieczniejsza wioska w mojej okolicy.